Świnowrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Projekt Nasz Głos. Mecz pożegnalny Krzysztofa Szubarki. W Galerii Solnej można zobaczyć specjalną wystawę prac stworzoną przez młodych ludzi. To finał projektu pod nazwą Nasz Głos. Jestem, kocham, ufam, czuję. Organizatorem akcji była Galeria Solna. A właśnie, dzisiaj jesteśmy na pewnego rodzaju podsumowaniu ciekawego programu, kampanii. Proszę powiedzieć, co to za akcja? Jest to projekt społeczny, który zainicjowała nasza galeria i włączył się w niego również Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zauważyliśmy, że młodzież ma coraz więcej problemów, między innymi spowodowanych pandemią. Do tego teraz dołączyła wojna i kondycja psychiczna młodzieży bardzo się pogorszyła. W związku z czym we współpracy z ośrodkiem przygotowaliśmy dla młodych zajęcia, warsztaty, które polegały na tym, żeby rozbudzili swoją pasję, ale to nie był jedyny cel. Chodziło też o to, żeby oddać młodym głos. Stąd jest też tytuł naszej akcji, Nasz Głos. Chcieliśmy nawiązać do refleksji rodziców, nauczycieli. Chodziło nam o to, żeby młodzi mogli powiedzieć, co ich boli, co czują, co im zabrała pandemia, co zabiera tocząca się wojna u naszych sąsiadów, żeby mogli po prostu powiedzieć to głośno i żeby ktoś ich zauważył. Właśnie, działaliście w różny sposób. Pani wspomniała o różnego rodzaju warsztatach. Co udało się konkretnie zrobić, stworzyć? Udało się stworzyć wystawę, której bohaterami są młodzi. Udało się także stworzyć graffiti na ekranach akustycznych naszej galerii we współpracy z artystami. Udało się także nakręcić film, w którym młodzi mówią o swoich emocjach. Młodzi też byli na zakupach ze stylistką, więc mogli nauczyć się dobierać sobie stylizację. Częścią projektu, taką finiszującą to wszystko, jest ta wystawa, która będzie w galerii dostępna przez 2 tygodnie. Na tej wystawie jest zarówno film, jak i zdjęcia. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi, którzy zrobią zakupy w naszej galerii, żeby dotarło do nich nasze przesłanie. Gratuluję pomysłu i miejmy nadzieję, że to nie pierwsza taka akcja. Być może kiedyś coś podobnego jeszcze galeria stworzy z jakąś instytucją. Jestem przekonana, że tak, bo nasza galeria jest bardzo otwarta na młodzież i wiemy, że to też w przyszłości będzie klient galerii, także będziemy o nim myśleć. Dzięki akcji młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach tworzenia filmów i komiksów. Młodzi ludzie stworzyli też specjalny list, dzięki któremu opowiedzieli o swoich problemach. Tak, właśnie dzisiaj podsumowanie całego projektu. To dzięki Wam w dużej mierze ten projekt udało się zrealizować. Jak Ty podsumowujesz te działania? Podoba Ci się taki program? Moim zdaniem jest to bardzo fajna inicjatywa, która może nam wiele rzeczy ukazać. Co na przykład? Jakie są plusy takich działań, Twoim zdaniem? Pokazanie, że młodzież to też tak naprawdę ludzie i oni też mają swoje zdanie, swoje problemy, które dorośli w końcu powinni zauważyć. Braliście udział w różnego rodzaju projektach. W jakich działaniach Ty wzięłaś udział? Ja właśnie teraz biorę udział, bo to jest mój pierwszy raz. Aha. I jak oceniasz tego typu akcje? Bardzo mi się to podoba. Uważam, że to jest bardzo dobra rzecz i myślę, że to może dużo też zmienić i pokazać ludziom, że jednak my też jesteśmy ważni jako dzieci. W końcu to jest akcja Nasz Głos. Jak rozmawiacie z rówieśnikami, o tych problemów niestety nie brakuje. Niestety tak. Zauważamy, że coraz więcej ludzi ma właśnie takie problemy i nie wiedzą, gdzie się z nimi udać. I właśnie po to jest ta inicjatywa, aby pokazać, że w tym nie są sami. W cały projekt włączył się też Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. No właśnie, ta akcja jest bardzo ważna, ponieważ to jest pewnego rodzaju odpowiedź na problemy, z jakimi obecnie musi się zmagać młodzież. Są to problemy związane z tym, że nie mamy łatwych czasów, zwłaszcza dla ludzi młodych. Zgadza się. Też właśnie dlatego akcja i jej nazwa Nasz Głos
odnosi się do tego, żeby młodzież mogła wypowiedzieć, tak, z jakimi problemami na co dzień budzi się i z jakimi problemami zasypia. Że problemy współczesnej młodzieży z jednej strony nie różnią się od problemów z naszego pokolenia bądź starszych osób, natomiast świat cały przyspiesza. Z jednej strony cieszymy się, że jesteśmy bardziej scyfryzowani, bardziej zdigitalizowani, tak, w lepszym stopniu możemy się komunikować, natomiast z drugiej strony czasami my dorośli nie słyszymy problemów, z jakimi młodzież się boryka. Są to najczęściej problemy związane z poszukiwaniem własnej tożsamości. Tak? Młodzież w wieku 12-13 lat zaczyna poszukiwać, kim ja jestem, tak? Ile ja znaczę dla świata, co ja robię tutaj. No i problemy, które wynikają też często z samego domu rodzinnego. Generalnie jest tak, że kiedy rodziny były wielką taką rodziną, tak? Że byli rodzice, dziadkowie, być może z tymi dziećmi spędzało czas więcej osób. Dzisiaj rodziny są zatomizowane, rodzice idą do pracy, a dziecko zostaje samo. Tak? Z doświadczenia też mogę powiedzieć, że młodzież, która przychodzi na grupę wsparcia do naszego ośrodka interwencji kryzysowej, bardzo często mówi, by się wydawało o zwykłych rzeczach, tak? O lęku społecznym. Mówię o zwykłych rzeczach, dlatego że jak ktoś o tym usłyszy, to powie, no, lęk społeczny, tak? Gdzieś tam o tym słyszałem. Niemniej jednak oni się z tym borykają, z poczuciem akceptacji, z odrzuceniem przez rówieśników, czasami również i przez bliskie osoby. Nie chciałbym powiedzieć tutaj, że pandemia ma zbawienny wpływ na to, co się dzieje, bo na pewno nie, natomiast pewne rzeczy pandemia odkryła. Ja generalnie jestem przeciwnikiem takiej tezy, która mówi, że przez pandemię coś się wydarzyło. Owszem, wiele rzeczy miało na to wpływ. Natomiast pandemia też pewne rzeczy odkryła. I być może ten moment teraz właśnie jest momentem idealnym, żeby młodzież mogła powiedzieć, słuchajcie, zauważcie, tak, mamy problem. Znamienny jest tytuł tej akcji, tego projektu Nasz Głos. Ja przed chwilą rozmawiałem z młodzieżą i ona podkreślała, że dla nich niezwykle ważne jest to, że w ogóle mogą się wypowiedzieć, opowiedzieć o swoich problemach. To jest chyba ten pierwszy krok, który może pomóc młodym ludziom, ta możliwość wypowiedzenia się. Zgadza się, bardzo dobrze pan to zauważył, bo rzeczywiście to jest tak, że ta młodzież, która będzie czytać listy, ta młodzież, która będzie tutaj też emisja filmu, w którym brali udział, ta młodzież, która brała udział w graffiti, to są ambasadorzy tak naprawdę całej młodzieży, tak? To są tak naprawdę wycięte osoby z tego całego ruchu młodzieżowego, który dzisiaj ma problem, tak? Więc oni cieszą się, że mogą coś powiedzieć. My się będziemy również bardzo cieszyć, jeżeli my dorośli usłyszymy ich. Bo myślę sobie, że często też jest tak, że my młodych słyszymy, natomiast nie słuchamy, tak? Co oni mają nam do powiedzenia. Czasami powrót ze szkoły młodego człowieka wiąże się z tym, że rodzic zapyta, jak w szkole? Dobrze. I koniec tematu, prawda? Albo na przykład, jak ci minął dzień? Dobrze. I gdzieś pozostaje ten taki temat niedomówienia, gdzie młodzież chciałaby coś powiedzieć, ale czasami, no niestety, coraz częściej ma z tym duży problem. Więc nasz głos to głos właśnie dzisiejszej młodzieży. Pożegnalny mecz Krzysztofa Szubargi za nami. Wychowany Gnoteci oficjalnie zakończył karierę, a to wszystko przy dopingu 1500 kibiców, którzy przybyli do hali widowiskowo-sportowej. Wśród gości byli m.in. włodarze miasta i powiatu, samorządowcy i najwyższe władze Polskiego Związku Koszykówki. Panie prezesie, niedawno skończyliśmy rozgrywki najlepszej ligi w Polsce. Było bardzo emocjonująco, ale czy spodziewał się pan, że w Inowrocławiu w czerwcu będzie takie wydarzenie koszykarskie, które zelektryzuje tylu kibiców? Cieszy to bardzo, że tylu kibiców w Inowrocławiu. No Inowrocław, mekka koszykówki, myślę, że zasługuje, by awansować z krok po kroku i wreszcie zawitać do Energa Basket Ligi. Mam nadzieję, że władze, sponsorzy wszystko zrobią, by w kolejnym sezonie powalczyć o awans do Suzuki pierwszej ligi, no bo to już zaczyna też być fajny produkt. Coraz więcej drużyn chce grać w tej pierwszej lidze, jak to widać. A następnym krokiem w Energa Basket Lidze cieszy, no bo to, co dzisiaj widzieliśmy, wiadomo, że Krzysio Szubarga jest tym magnesem, który przyciągnął dzisiaj tych kibiców. Ale myślę, że rozgrywki w pierwszej lidze, w Energa Basket Lidze równie tak samo by przyciągnęły, a może i jakiś powrót wtedy Krzysia do domu. Wszystko jest możliwe, trzeba marzyć. Ja mam nadzieję, że to, co dzisiaj się stało, przejdzie do historii dla Krzysia. Przeżył, myślę, że fantastyczne pożegnanie, ale też zaczyna nową ścieżkę w swoim życiu. Ścieżkę trenerską. Wiemy, że w ostatnim sezonie był pierwszym asystentem trenera w Asseco Arce Gdynia. Z tego, co słyszę, to będzie level wyżej, więc no zobaczymy. Niech ta kariera się rozwinie, niech to wszystko pięknie trwa, bo Krzysio jest po prostu fantastycznym człowiekiem. Panie prezesie, to tak
skracając pański tok myślenia, to mam nadzieję, że będzie pan tutaj częstym gościem na meczach przynajmniej Suzuki pierwszej ligi. Jeżeli będę zaproszony, zawsze przyjeżdżam, zawsze staram się być. Wiadomo, że nie da się być na wszystkich meczach, ale na pewno odwiedzę. Jak pan sam widzi, dzisiaj przyjechałem, Krzysiu tylko zadzwonił, powiedziałem: Krzysiu, ja na 100% będę, poprzekładam wszystko, żeby dzisiaj być, bo to jest twoje święto. Zrobiłeś wiele dla reprezentacji Polski, bo 59 spotkań z Orzełkiem na piersi. Wielka osoba, wielki koszykarz. Wiemy, że w 2010 roku zdobył srebrny medal z Anwilem Wrocławek. Piękne zachowanie kibiców Wrocławka. Wiemy, że w 2011 mistrz Polski z Asseco Pro Comem. Później w 2019 brązowy medal. To jest, myślę, taka klamra zawodnika, który zdobył w koszykówce każdy medal. Jest spełniony na parkiecie, a teraz mam nadzieję, że się spełni na ławce trenerskiej, czego mu serdecznie życzę i trzymam za niego kciuki mocno. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wizytę w Inowrocławiu i te dobre słowa. Dziękuję. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Mecz Noteć kontra reszta Polski wygrała drużyna w żółtych barwach, złożona głównie z aktualnych gwiazd Ekstraklasy i reprezentacji Polski, takich jak Łukasz Koszarek, Szymon Szewczyk, Dariusz Wyka czy Jakub Garbacz, wynikiem 112-72. Ale nie o wygraną tu chodziło, a o emocje, których nie zabrakło. Szymon, wprawdzie mówiłeś tutaj przed całą uroczystością w tym filmie, ale nie wszystko było dobrze słychać. Powiedz jeszcze, jak ty wspominasz Szubiego z parkietów? Graliście również razem. Powiem w ten sposób, żeby każdy młody zawodnik miał takie serducho do gry, taką zawziętość, nieustępliwość, takie pole widzenia jak Krzysztof Szubarga, to naprawdę obecny dzisiaj tutaj, powiedzmy, Radosław Piesiewicz, czy nawet dyrektor kadry, mówię o panu prezesie Polskiego Związku Koszykówki, czy dyrektor kadry Łukasz Koszarek, czy którykolwiek z trenerów, nie musiałby się martwić o przyszłość polskiej koszykówki. Dzisiaj się kończy pewien etap w polskiej koszykówce. Krzysztof naprawdę odznaczył się niesamowicie. Pamiętam dokładnie, jak zdobywał brązowy medal, jak się cieszył z tego brązowego medalu, bo wiem, jak mu bardzo na tym zależało. Grałem z nim w Koszalinie, pamiętam też jego kontuzję. Tak naprawdę kontrakt w Koszalinie podpisałem tylko ze względu na Szubiego. Z całym szacunkiem do całej organizacji, do trenera Igora, który do mnie zadzwonił. Ale gdyby nie Szubi, i tutaj nie mówię ze względu na to, że dzisiaj jest pożegnanie go. Mówiłem to 8 lat temu, mówiłem to 7 lat temu, będę to mówić dzisiaj, będę to mówić za 10 lat. To był człowiek, który mnie przekonał właśnie do tego, żeby podpisać w Koszalinie i po raz pierwszy, po 14 latach tułaczki, w końcu zagościć na polskich parkietach. Więc kiedy Krzysztof zadzwonił i tak jak właśnie powiedział, ja mówię: oczywiście, to jest dla mnie wielkie wyróżnienie, bo zdaję sobie sprawę, że chcieć, móc być dzisiaj tutaj w tym miejscu jest wielu. Ale Krzysztof wybrał mnie, zadzwonił i bez wahania się zgodziłem. Jak sądzisz, bo to był rozgrywający, a więc taki trochę dowódca na boisku, czy ze swoim doświadczeniem, z tą inteligencją, a przede wszystkim z tym, o czym ty mówiłeś, czyli z tym serduchem, może to być także topowy trener? Jak najbardziej, dlatego ci powiedziałem, że na początku to jest facet, który ma przeogromną charyzmę, przeogromną wiedzę wyciągniętą z boiska, ale to wszystko cechuje jego jako nie tylko człowieka, jako zawodnika, bo on po prostu nigdy nie odpuszcza. I jeżeli on będzie trenerem, to on będzie zwracał uwagę na detale, ale tak naprawdę w dzisiejszej koszykówce detale robią różnicę i wydaje mi się, że to, jak się potoczyła jego kariera jako zawodnika, to już jest za nami. A jestem pewny i przekonany, że to, jak się potoczy jego trenerska kariera, będzie już zależało tylko i wyłącznie od Szubiego, a wierzę w to, że naprawdę pokaże się z dobrej strony. Bardzo mu kibicuję. Chciałbym, że tak powiem, żeby zaistniał w koszykarskim środowisku jako trener. No mówię, dzięki temu wszystkiemu, co poznał, jakim jest człowiekiem, na pewno odniesie sukces. Oby tak było, jak mówisz. Szymon Szewczyk, dziękuję bardzo. Szubarga zagrał pierwszą połowę w barwach Noteci, a drugą jako zawodnik reszty Polski. Kibice z nostalgią przyglądali się akcjom byłych gwiazd Noteci, na przykład Jarosława Marcinkowskiego, Tomasza Mrożka, Łukasza Żydko, Huberta Radkę czy Bartosza Sarzało.
Krzysztof, no magiczne popołudnie w Inowrocławiu dzisiaj z twoim udziałem. Była łezka? Tak, łezka się kręciła, ale starałem się jak najbardziej to utrzymać. No coś niesamowitego, cała hala w Inowrocławiu, świetna atmosfera, naprawdę cieszę się, że taki mecz udało się zorganizować. Dziękuję miastu, starostwu, ośrodku sportu i rekreacji za pomoc w organizacji. Naprawdę mega. No mega była też twoja kariera i to, że ci ludzie przyszli w ilości 1500 osób, głównie z Inowrocławia, ale też twoi fani z Włocławka i z Gdyni, świadczy o tym, że to nie była tuzinkowa kariera i ona miała taki rys, kiedy byłeś właściwie bliski zakończenia kariery, ale się podniosłeś. Tak, tak, no co tutaj dużo mówić, na pewno to pokazuje, że kibice śledzili moją karierę, mimo tego, że nie grałem przez wiele lat w Inowrocławiu, ale cały czas dostawałem różne wiadomości, wiedziałem, że zawsze mogę liczyć na kibiców z Inowrocławia, którzy mnie wspierali, także no cieszę się bardzo, że ten ostatni mecz dzisiaj w Inowrocławiu rozegrałem. Co teraz? Bo wszedłeś do koszykówki jak burza, jako nastolatek. Teraz jesteś trenerem, ale jesteś trenerem krótko i wszyscy wróżą, że twoja kariera, tak jak w koszykówce, pójdzie szybko i pięknie. Zobaczymy. No, udało się w koszykówce jako zawodnik, także mam nadzieję, że tą drugą, ten drugi etap w moim życiu też dźwignę i pójdzie też tak dobrze jak na parkiecie. W przerwach kibice oglądali popisy Cheerleaders Gdynia. Między drugą i trzecią kwartą odbył się konkurs dla publiczności i licytacja dla inowrocławskiego olimpijczyka Edmunda Borowskiego. Za koszulkę, w której Szubi zdobył Mistrzostwo Polski, udało się wylicytować aż 4200 zł. Kibice z Inowrocławia, Włocławka, Gdyni i innych miast gorąco wspierali koszykarzy, którzy dali cudowny pokaz gry. Przede wszystkim jednak dziękujemy Krzysztofowi Szubardze za wspaniałe lata spędzone na koszykarskich parkietach. Zakończył karierę wybitny sportowiec, ale już teraz Krzysztof Szubarga zaczyna karierę trenerską. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.